twórcy, którzy nie mieszczą się w tak zwanym głównym nurcie sztuki, zawsze sprawiali znawcom kłopot. Bo jak tu nazwać pracę Nikifora, Herutka, Katarzyny Gawłowej, Renaty Bujak, Bazylego Albiczuka i wielu innych, którzy tworzą po swojemu, łamią perspektywę, zaskakują kolorami, prowadzą kreskę tak jak chcą, malują na lichym często papierze, rzeźbią w zwyczajnym polanie, no i nie mają dyplomu. Czy więc ich sztuka nie jest amatorska, naiwna, nieprofesjonalna? A może warto zobaczyć w tych twórcach po prostu artystów? Artystów niezależnych. Bo oni rzeczywiście nie pytają nikogo o zdanie. Nie kierują się modami. Nie muszą nic wiedzieć o awangardzie. Sami są awangardowi. Tworzą, bo muszą. Muszą wyrazić krzyk, rozpacz, modlitwę, czułość. Nie mogą tego nie zrobić. Wszystko zaczęło się wraz z przybyciem do tejże parafii w 1957 roku księdza Edwarda Nitki i z jego taką bogatą duszą, głębokim wejrzeniem na świat, do którego został posłany. Cóż takiego dostrzegł? Dostrzegł człowieka w całej głębi i bogactwo wnętrza, ale też i problemy, które dotykały niejednego Polaka, choćby alkoholizm, ubóstwo związane choćby z poziomem wykształcenia, bardzo niskim, a więc miejsce dość zacofane. Chciał tych ludzi otworzyć na świat, wydobyć, ukazać im piękno tego, co w nich jest, a zaczęło się, można by rzec, bardzo przypadkowo. Od człowieka, notabene głuchoniemego, będącego bratem kościelnego parafii w Paszynie. Ten człowiek to Wojtek Oleksy, który zajmował się tak na co dzień po prostu pasieniem bydła, a zauważył u księdza Nitki pewne rzeźby, które go zafascynowały i próbował coś tam rzeźbić, a potem inni w jego kierunku poszli. Miejsca nie było, była plebania, pomieszczenia. I gdzie tylko było miejsce, ksiądz Nitka te rzeźby, te dzieła gromadził, ale sam dostrzegł, że nie jest to miejsce godne dzieł, które powstały i nosił w sercu pragnienie, by wybudować muzeum. Niestety przyszła nagle śmierć. Następca, ksiądz Stanisław Janas, przyszedł tutaj właśnie z pismem od biskupa, aby wybudować muzeum na miarę dzieła, by pamięć po księdzu Nitce pozostała. I tak też się stało. Czasami w życiu mamy dużo szczęścia i trafiamy na odpowiednich ludzi. Taką odpowiednią osobą dla mnie był Antoni Kroch. To on nauczył mnie bardzo wiele. To on nauczył mnie szacunku do tego, co ci ludzie sobą przedstawiają, co ci ludzie tworzą. Nauczył mnie czytać tą sztukę konkretną. Czym ta sztuka odróżnia się od sztuki każdej innej? Tym, że tu są trzy podstawowe elementy. Talent, pasja, intuicja. Ksiądz Nitka zmienił tych ludzi całkowicie z tych biednych, zahukanych, często wyśmiewanych w tych środowiskach swoich lokalnych ludzi. Nagle stali się ludźmi rozpoznawalnymi, do nich przyjeżdżała telewizja, redaktorzy, etnografowie. Zaczął się wielki świat tutaj zjeżdżać i oni też czuli to, że są ważni, że są kimś innym niż byli wcześniej. Z panem Antonim Krochem przez wiele lat rozmawialiśmy na temat tego, że byłoby pięknie, byłoby wspaniale, gdyby uhonorować tą twórczość miejscowych artystów,
Przez wiele lat próbowaliśmy jakoś zwiększyć efekt naszej pracy, no i rzeczywiście udało się wydać album o fenomenie Paszyńskim. Rzeźby i obrazy, które tutaj się znajdują, to są dzieła tylko i wyłącznie dla ludzi z Paszyna. I to, co również otrzymali w jakiś sposób jako takie wskazanie księdza Nitki, to żeby każdy robił po swojemu. Nikogo nie kopiował, nie powtarza, więc to jest coś, co jest jakby przeciwieństwem cepeli. Powtarzalność, a tutaj unikatowość. I tym, czym Nikifor był dla Krynicy, tym właśnie to miejsce i ta twórczość jest właśnie dla Paszyna. Jednak Nikifor był jeden, a w Paszynie tworzyło kilkudziesięciu, a w najbardziej znanym okresie nawet 90 twórców. Blisko 25 lat temu, 31 stycznia 1995 roku, uroczyste otwarcie Muzeum Nikifora w Krynicy. Moment, na który społeczność Krynicy czekała kilkadziesiąt lat. Jest to miejsce Nikifora, jest to dom Nikifora. Warto wspomnieć, że Nikifor marzył o posiadaniu własnego domu, nie doczekał się tego domu. Natomiast muzeum pełni dzisiaj właściwie taką funkcję. Jest tu ekspozycja znakomitych obrazów Nikifora, są pamiątki osobiste po malarzu, jest jego warsztat artystyczny. Zwiedzający, którzy odwiedzają muzeum, są zafascynowani tymi rzeczami. Może warto tutaj powiedzieć, że przez te 24 lata funkcjonowania muzeum dotychczas ponad 500 000 zwiedzających z bardzo wielu krajów przewinęło się przez to miejsce. Ludzie są zdumieni, kiedy dowiadują się, że tak niezwykła postać, artysta właściwie bezdomny przez większość swojego życia, potrafił malować tak wspaniałe obrazy i dostąpił tak znakomitej kariery artystycznej. Bo trzeba tutaj powiedzieć, że obrazy Nikifora na całym świecie są dzisiaj prezentowane. Przynajmniej kilkanaście muzeów w Polsce posiada jego pracę i bywa pokazywany na wystawach z tak znakomitymi malarzami jak choćby Jerzy Nowosielski czy Andy Warhol. Muzeum Nikifora, oprócz stałej ekspozycji poświęconej Nikiforowi, jest duża sala wystaw zmiennych, przeznaczona do prezentacji twórczości artystów z kręgu sztuki art brut, sztuki naiwnej, że wymienię tylko takie nazwiska jak Teofil Ociepka, jak Erwin Sówka, jak Stanisław Hołda i cała generacja rzeźbiarzy z Paszyna i wielu innych znakomitych postaci z tego kręgu artystycznego, których prace, rzeźby i obrazy mieliśmy możliwość w Krynicy pokazywania. Wielu właśnie artystów z kręgu sztuki art brut łączy bardzo wiele, chociaż Herudek, Nikifor oczywiście o sobie nic nie wiedzieli. Jeden był rzeźbiarzem, drugi malarzem. Jest pewien wspólny mianownik jakby w życiorysach tych postaci, a więc pewne jakieś wyizolowanie, tworzenie, życie i tworzenie we własnym świecie, niezrozumienie na początku kariery, a potem przychodzi docenienie ich twórczości. Na Orawie, w tym regionie pod Babią Górą, ostry klimat, najważniejszym frasunkiem dla ludzi to było zdobycie patyków na opał, na ogrzanie izby. Przywozili na wozach, w płachtach na plecach, do pieca, na nolepę, ale tylko ten jeden, Herudek, ten w tych gnotkach widział zupełnie co innego. Tu się urodził. 77 lat spędził trudnego życia. Podobnie dzieciństwo i młodość przebiegało, jak i u wszystkich mieszkańców.
pasionka gęsi, krów, posiadki, wesela, chrzciny, walka z żywiołami potoków, dziurawych mostów. We wszystko się angażował, ale to, że w swojej szopce, w której miał cały świat, całą pracownię i że tam coś dłubał w tych patykach, w tych gnotkach, o, mało kto o tym wiedział, mało kogo to obchodziło. Historia ludzi, historia Orawian, ale też historia poszczególnych jej przedstawicieli jest ogromnie ważna. Największą wartością tego skansenu Muzeum na Wolnym Powietrzu jest architektura i wyposażenie obiektów, które tutaj na naszym terenie się znajdują. Mamy 61 obiektów na 12 hektarach. Żeby młodego odbiorcę tutaj przyciągnąć, trzeba mu otworzyć drzwi do świata dawnej wsi orawskiej, do tak naprawdę rytmu tej wsi, pokazać, jak się dawniej żyło. Pozwalamy odczuć dawną, XIX-wieczną w naszym przypadku, czy z początku XX wieku wieś. Uczymy dawnych rzemiosł, dawnych zajęć i pokazujemy, jak wyglądał przemysł wiejski na tym terenie. Bo żeby wieś górska, taka jak ta, przetrwała, to musiała być samowystarczalna. Wspaniałe jest to, że skansen otwiera swoje podwoje dla różnych ludzi. I dla ludzi starszych, i dla małych dzieci, dla rodzin z dziećmi, ale nie tylko. Dla osób po prostu sprawnych inaczej. Natomiast ludzie, którzy tutaj z naszych usług, mówiąc kolokwialnie, korzystają, wychodzą z tego skansenu odmienieni. Nasze muzeum zbiorów Herutka nie zdążyło skolekcjonować. Mamy w tych zbiorach kilka rzeźb wyjątkowych i anioły, i taka płaszczyznowa Matka Boża. Ale wystawy Herutkowi organizowaliśmy kilka razy. Jedna z pierwszych w połowie 80. lat. Szczęście mieliśmy, że na wernisaż tej wystawy raczył przybyć profesor Roman Reinfus. Mruczał pod nosem, gdzie go tu prowadzimy, ale stanął oniemiały. Druga wystawa była zupełnie niedawno, w takiej sali ekspozycyjnej starej plebanii. Co by o tym Herutku nie powiedzieć? A wypowiadali się i znawcy sztuki ludowej Aleksander Jackowski, Józef Grabowski i Ryszard Kantor, wymieniać by wymieniać. Ale zdaniem moim, może nie tylko, najlepiej ujmuje tą tajemnicę Orawiaka spod Babiej Góry Herutka poezja. Wanda Czubernatowa tak to ujęła. Herudek. Żył taki gdzieś nienarodzony, tępy jak jego kozik i siekierka, schowany w skrzydłach sękatych aniołów. Nikt nie widział, ile nocą wyłaziło zachceń z jego duszy. Przez bose stopy spijał natchnienie z czarnej ziemi oszronionych traw. Herudek. Wystawa Herudek to pierwsza okazja dla wszystkich miłośników twórczości Karola Wójciaka Herutka, aby zobaczyć w takiej masie, w takiej ilości jego pracę. Dodam, że nim powstała wystawa, przez kilka lat podążaliśmy tropem Karola Wójciaka Herutka. Liczyliśmy te rzeźby, które przetrwały do naszych czasów. W większości są to rzeźby przechowywane w muzeach, niemniej znaczna część jest także w posiadaniu osób prywatnych i to była wyjątkowa dla nas okazja, a niejednokrotnie wyjątkowo mocne przeżycie, gdy odkrywaliśmy jeden, czasami trzy, cztery nieoglądane przez nikogo do tej pory
tak publicznie, szerzej gnotki Karola Wójciaka Herudka. Udało nam się pokazać na wystawie 125 prac Karola Wójciaka. Jest to imponująca liczba, tak można powiedzieć śmiało, ponieważ z naszych wyliczeń wynika, że przetrwało ich zaledwie 154. Oglądałam kiedyś zdjęcia w jakiejś publikacji na temat ludowej rzeźby i zobaczyłam tam rzeźby figury aniołów herudkowych. I po prostu stanęłam zupełnie przerażona z jednej strony, a z drugiej strony zafascynowana, ponieważ były wyjątkowe. Herudek tworzy z wewnętrznej potrzeby. Potrzeby niesienia ludziom przesłania pewnego religijnego, ponieważ żyje w środowisku wiejskim, prezentuje wartości środowiska wiejskiego i chrześcijańskiej kultury, tak jak rzeźbiarze ludowi, ale przeżycie artystyczne, przeżycie w ogóle jest dla niego takim zaczynem artystycznej twórczości i nieważne są dla niego gusty odbiorców, nieważne są jakieś schematy formalne znane w ogóle w historii sztuki, czy nawet w rzeźbie ludowej. Są te herudkowe figury o takich bardzo prostych, w zasadzie falicznych kształtach, są jak słupy, jak axis mundi, oś świata, która łączy ze sobą świat podziemny, świat nadziemny i świat ziemski. One są medium łączącym te trzy światy i rozprzestrzeniają wokół siebie przestrzeń sakralną, przestrzeń duchową. To była miłość od drugiego wejrzenia, zdecydowanie. Miłość od drugiego wejrzenia. Pierwszy raz zetknęłam się z rzeźbą Karola Wójciaka Herudka w folderze. Była to fotografia rzeźby aniołek. I wtedy nic takiego, powiedzmy, kardynalnego we mnie się nie wydarzyło. Myślę, że miałam refleksję taką jak większość ludzi, czyli ojej, jakie to brzydkie. Natomiast było to intrygująco brzydkie i musiał jeszcze nastąpić moment takiej konfrontacji, jak to mówimy, na żywo. I faktycznie w niedługim czasie od tego zdjęcia w folderze miałam okazję zobaczyć te rzeźby. Dzięki uprzejmości pana Leszka Macaka, kolekcjonera. U niego w domu, w salonie, na skrzyni jest wyeksponowanych kilkanaście rzeźb Karola Wójciaka Herudka. I to osobiste zetknięcie się z tymi rzeźbami pamiętam jako rodzaj bardzo gwałtownej konfrontacji. Nazwałam to gwałtownym zamilknięciem. Bardzo długo nie wiedziałam, co mam zrobić z tym wrażeniem i z sobą po tym wrażeniu. I próba odpowiedzi, co te rzeźby miały mi do przekazania. Ten płynący z nich komunikat poprzez ten kontakt wzrokowy, jaki one nawiązują. Miałam wrażenie, że mają dla mnie jakiś przekaz. I odczytanie tej wiadomości od nich zajęło mi sporo czasu. Aż wreszcie doprowadziło mnie to do pewnego rodzaju olśnienia, że po prostu trzeba zrobić spektakl o Karolu Wójciaku Herudku. Wniknięcie w życiorys Herudka pomogło mi zrozumieć nie tylko wiele kwestii związanych dosłownie z nim, ale zauważyłam, jak bardzo w tym badaniu jego życia zaczynam uzyskiwać szerszą i dalszą perspektywę i stopniowo przestaję postrzegać Karola Wójciaka jako taką figurę, która tylko wędruje po Lipnicy góra, dół, że nagle zaczynam chcieć widzieć go w szerszym kontekście. Stąd docieranie do osób, które pomagały mi uświadomić sobie to, że musimy patrzeć na Karola Wójciaka Herudka jako orawianina, jako osobę zanurzoną w o wiele szerszym świecie niż jego ukochana Lipnica. Więc rzeczywiście wyjście od punktu i odejście do szerszego pejzażu dało mi możliwość spojrzenia na niego i w ogóle na sztukę tych artystów w o wiele szerszy i pogłębiony sposób. Ja myślę, że są takie przedmioty,
miejsca, ludzie i zdarzenia, które no, mają moc otwierania bram naszych dusz. I ten Herudek, Karol Wójciak, po prostu otworzył nam bramy tych naszych dusz, moje i Mai, i wielu jeszcze, jak okazało się później, innym osobom, które nie były związane ani ze sztuką ludową, ani ze sztuką naiwną czy art brut, ale no, są pod niezwykłym wrażeniem, oglądając te herudkowe figury. Ujawniła się taka potrzeba, żeby do tego dziedzictwa Herudka dotrzeć, i zaprezentujemy wydawnictwo albumowe. Tam będzie prezentacja wszystkich ocalałych prac Herudka. Będą refleksje, teksty, teksty popularyzatorskie, takie wspomnieniowe. Cały wachlarz wypowiedzi, taki wielogłos osób, które miały potrzebę po latach jakby od nowa opowiedzieć mit o Karolu Wójciaku Herudku. No i cóż, mamy nadzieję, że jak już się zakończy wystawa, pozostanie jakaś tęsknota, jakiś niedosyt, i to wszystko sprawi, że nadal będą osoby, które chcą tropami Herudka podążać, pytać, kim był ten człowiek, dlaczego tworzył i co dziś dla nas jego prace znaczą. Kluczem do tej sztuki jest doświadczenie. Doświadczenie artystów i doświadczenie nasze. To, co w kontakcie z ich dziełami może wydarzyć się w nas. Musimy tylko do tego dojrzeć. Przywołam tu pewną anegdotę. Znany kolekcjoner, usłyszawszy o Herudku, pojechał do Lipnicy Wielkiej, zobaczył rzeźby i bardzo się rozczarował. To ma być sztuka, pomyślał. Ale zabrał ich kilka i podarował znajomym. Sobie zostawił jedną. Upłynął rok i oto nasz kolekcjoner zaczął odkupywać podarowane innym rzeźby. Co się zmieniło? Wszystko. Człowiek ten wyszedł poza pierwsze wrażenie. Zaczął zauważać postać zaklętą w prostym polanie. Jaki z tego wniosek? Że przy artystach, o których mówimy, trzeba się zatrzymać. Nie dać się zwieść pozorom, otworzyć na doświadczenie. Tak jest z tą sztuką. Tak jest z każdą sztuką.